Dobry wieczór Państwu, to ja, pan Korzyk, i znów na całe szczęście jestem z odtworzenia. To jest specjalne wydanie programu Codziennie Łobudubów Putina, które właśnie teraz zaczynamy. No, proszę Państwa, wczoraj nie było programu, no ale ja przyjąłem taką zasadę, że jak nie mam nic mądrego, ważnego, ani śmiesznego do powiedzenia, to po prostu programu nie ma czasem lepiej. Może z tym śmiesznego to przesadziłem trochę. Jak nie mam nic śmiesznego do powiedzenia, to zwykle program jednak jest. W każdym razie wczoraj sytuacja wiadomo jaka była, proszę Państwa, jest cały czas trudna, ciągle nie wiemy co się wydarzyło, ale możemy już to oczywiście jakoś tam skomentować. Może to nie będzie najbardziej zabawny z tych wszystkich programów. Ja bym chciał kilka rzeczy powiedzieć, bo jakie moje zdanie jest w ogóle w tej sprawie. Po pierwsze wydaje mi się, że jeżeli rzeczywiście jest tak, jak wszystko na to wskazuje, że to była jednak ukraińska rakieta, to lepiej dla Polski mimo wszystko. Mimo wszystkich trudności i oczywiście mimo lepiej, żeby rakieta w ogóle nie spadła, ale jeżeli mamy wybór pomiędzy rakietą rosyjską a ukraińską, to wydaje mi się, że lepiej dla nas, żeby to była rakieta ukraińska. Oczywiście, że Rosja ponosi odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. I to nie jest jakieś odwracanie kota ogonem, bo Rosjanie świadomie stworzyli bardzo ryzykowne sytuacje, nie tylko pod polską granicą, pamiętacie Państwo to uderzenie w Jaworowie, ale także chociażby na Morzu Czarnym, gdzie może dojść do jakiejś sytuacji, która będzie zarzewiem konfliktu z państwem nieuczestniczącym w tej wojnie. Natomiast pomimo, i to jest już chyba ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć tak na poważnie, pomimo odpowiedzialności Rosji, no to wydaje się, że jeżeli rzeczywiście potwierdzą się te fakty, że to był pocisk ukraiński, to wydaje mi się, że póki co strona ukraińska popełnia dosyć poważny błąd, zaprzeczając temu, no i nie docenia chyba potencjału, jaki taki jeden incydent, nad którym moglibyśmy, no oprócz oczywiście, tak jak powiedziałem, tej strasznej straty i temu, że po raz pierwszy mamy ofiarę tej wojny w Polsce, to ten incydent miałby mniejsze obciążenie, gdyby strona ukraińska nie zachowywała się tak, jak się zachowuje. Ale zobaczymy, co będzie dalej i to tyle. Natomiast, proszę Państwa, to, co się działo na Twitterze, bo był, prawda, atak z jednej strony, czy spadły po prostu rakiety na Polskę, ale niektórzy dostali ataku na Twitterze. Ten mem doskonale opisuje mniej więcej to, co się działo, bo politycy właściwie zachowali się dobrze, ale niektórzy eksperci i dziennikarze troszeczkę stracili nerwy. Zobaczmy. Wygląda jak zabłąkany rosyjski pocisk KRUS, mówi jeden ekspert, a drugi mówi raczej jak ukraiński obrony przeciwlotniczej, któremu nie zadziałał likwidator. No tak, proszę Państwa, to są wszystko bardzo mądrzy ludzie. Dziękuję za materiał. Mówiłem o tym, że dziennikarze, nie do końca, niektórzy dziennikarze narzekali, że nie ma żadnych informacji, już muszą być informacje. Potem się okazało, że te informacje, które moglibyśmy mieć, czy przypuszczenia, które moglibyśmy mieć na początku, i bardzo dobrze, że polski rząd moim zdaniem tych informacji nie publikował, no bo one byłyby mylne, prawda, gdybyśmy od razu zaczęli oskarżać Rosję o świadomy na przykład atak na Polskę. W każdym razie ten atmosferę doskonale pokazuje fragment z Onetu, który jest wspaniały. Zobaczmy. Proszę nie publikować niepotwierdzonych informacji. Będziemy mówić o nich po posiedzeniu, powiedział Miller w krótkim oświadczeniu dla mediów. I już następny akapit, proszę Państwa, w Onecie. Według niepotwierdzonych informacji. Proszę Państwa, dziękuję za materiał. Oczywiście. Nie publikować informacji. Ale czy my się tego posłuchamy jako dziennikarze? Oczywiście. A komu to potrzebne? Zapraszam. A dlaczego? W każdym razie, proszę Państwa, też na temat obrony przeciwlotniczej Marcin Wyrwał, korespondent na Ukrainie, którego pracę należy pochwalić na Ukrainie, ale i różne jego teorie na temat tej wojny, no niestety są coraz bardziej dla mnie, mówiąc szczerze, podejrzane. Zobaczmy, co napisał o polskiej obronie przeciwlotniczej i jaki dysonans poznawczy musieli przeżyć czytelnicy Onetu. Popatrzmy. Wyrwał. To był test obrony przeciwrakietowej NATO. Oblany. I to jest, proszę Państwa, komentarz. A pod spodem jest jurasz. Obrona przeciwrakietowa nie służy do obrony miast i pól. I raczej niestety, znaczy niestety dla redaktora Wyrwała, dziękuję za ten materiał, rację ma, proszę Państwa, Witold Jurasz. I nieczęsto mu się to zdarza, trzeba przyznać, ale w tym przypadku rację ma on. Proszę Państwa, Donald Tusk stanął na wysokości zadania i powiedział, że w takiej trudnej sytuacji nie można się skupiać na walce politycznej. To mu się chwali, ale jak spojrzymy na tak zwany timeline jego na Twitterze, to zobaczymy, jaki po tym dojrzałym i takim wartym męża stanu twicie, jaki był jego wcześniejszy tweet, proszę Państwa, na tym właśnie timeline'ie na Twitterze. Zobaczmy.
I tu mamy w sytuacji zagrożenia, niezależnie od wewnętrznych sporów i różnic, wszyscy musimy być zjednoczeni i solidarni. W tej trudnej chwili będziemy razem. Ale pod spodem, proszę Państwa, kilka godzin wcześniej, co pisał Donald Tusk, Glapiński tak się zna na gospodarce, jak Kaczyński na seksie. Och, ho, ho, jakie to było, proszę Państwa, śmieszne, dziękuję. Oczywiście ktoś mógłby bronić w tej sytuacji Donalda Tuska i mówić, no skądże miał wiedzieć, nie mógł tego wiedzieć, to prawda. Natomiast nie mógł przewidzieć, że konkretnie tego dnia coś takiego się wydarzy, ale generalnie w jakiej sytuacji jest dzisiaj Polska, to Donald Tusk tak trochę chyba powinien jednak wiedzieć. I to nie pokazuje tej umiejętności przewidywania Donalda Tuska, ale bardziej to, do jakiego poziomu sprowadził Polską, między innymi Donald Tusk, sprowadził Polską debatę publiczną. Bo, wiecie Państwo, to trochę tak jest, jakby Tusk wyszedł i powiedział, w takich trudnych sytuacjach zawieśmy spory, musimy serio zająć się Polską, bądźmy zjednoczeni. I wszyscy powiedzieli, brawo, brawo, tylko zapomniał Pan tej czapki ze śmigiełkiem ściągnąć, prawda? No tak to, proszę Państwa, wygląda, ale nie tylko Donald Tusk za to odpowiada, bo na przykład jeden z moich ulubionych posłów PiS, Łukasz Mejza, niedawno, kilka dni temu, taki tweet, czy TikTok, można powiedzieć, swój opublikował. Zobaczmy. Panie pośle, widział pan nowego TikToka Donalda Tuska? O, przepraszam. Czego pan słucha, wykonawca i tytuł? Sana, da Bóg kiedyś zacząć w Polsce wolnej. A ja byłem przekonany, że Donald Tusk całymi dniami słucha Deutschland, Iberales. Proszę Państwa, najlepsze w tym wszystkim jest... Proszę. Matko Bosko, mówię, co... Proszę Państwa, najlepsze w tym wszystkim jest to, się stanęło, że Łukasz Mejza, wiecie, z jakim komentarzem tego TikToka przedstawił swojego? Donald Tusk zaorany własnym TikTokiem. Nie no, zaorany strasznie, prawda? Czasem bym chciał takiego świata, w którym politycy jednak zrozumieliby, że od żenujących żartów są profesjonaliści. Ja nie mówię, że ja. Ale jednak ja, prawda? Ale panie pośle, co pan ostatnio robił? Takie można by zadać pytanie. No, powiedziałem, he, lewactwo, tak napisałem takiego tweeta. I potem jak oni się zaczęli, rzucili na mnie, to napisałem, słuchać, wycie, znakomicie. A potem zrealizowałem swój taki długofalowy projekt i zaorałem Donalda Tuska własnym TikTokiem. Wspaniale, proszę państwa. Ja tylko się, jakby to, że do Donalda Tuska, wiadomo, że to była ustawka, że ktoś podchodzi i go pyta, a Donald Tusk akurat pyta, słucha, przepraszam, muzyki takiej bardzo w kontekście i na temat, prawda, to ja w to nie wierzę, ale nie wierzę też, że to Łukasza Mejzy, który jeszcze siedzi w t-shircie i z kamizelką ktoś podchodzi tak spontanicznie, więc to takie trochę jest niewiarygodne dla mnie, proszę Państwa, niewiarygodne to jest. Natomiast stała się rzecz, proszę Państwa, ważna, nie mogłem ostatnio krytykować młodzieży pisowskiej, tak zwanych okiem młodych, czy coś takiego, oni takie prezentują i nie mam, proszę Państwa, bardzo dobrze, niech młodzież się angażuje i tak dalej. Wiecie, proszę Państwa, jesteśmy na oku. Natomiast tutaj, można powiedzieć, Donald Tusk uciekł spod topora w ostatniej chwili, bo zobaczmy, co jeden z przedstawicieli młodzieży pisowskiej napisał. Tylko dlatego, to jest odpowiedź na tego tweeta o jedności Donalda Tuska, tylko dlatego, że sytuacja wymaga wspólnotowego i odpowiedzialnego podejścia, nie przypomnę panu, polityki wobec Rosji. Spokój, odpowiedzialność, wspólnota. No i tak, proszę Państwa, brawo, brawo dla Oskara. Chcieliśmy powiedzieć, już widać, już był taki nakręcony, już by zaorał tego Tuska, ale ktoś mu powiedział, Oskar, odpuść. I Oskar odpuścił. I na sam koniec, proszę Państwa, chciałem jeszcze Państwu pokazać taki filmik, bo ja uważam, że opozycja jest potrzebna w Polsce, bo są ludzie, którzy nie posłuchają ani Mateusza Morawieckiego, ani Andrzeja Dudy, ani prezesa Kaczyńskiego i do nich potrzebnie, żeby w odpowiedzialny sposób mówiła opozycja. Natomiast jak ja słyszę Donalda Tuska, który mówi, że może należało pomyśleć, żeby mieć tarczę jakąś antyrakietową, to mnie trochę jednak tak coś w dołeczku ściska. Przypomnijmy zestawienie wypowiedzi z kiedyś na temat tarczy rakietowej i z dzisiaj. Te negocjacje dotyczyły polskiego terytorium. Ukraina, ale Polska ma ten problem być może w jeszcze większym stopniu skutecznej obrony rakietowej. Instalacja tarczy antyrakietowej w Polsce zwiększa przede wszystkim bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. Ten największy deficyt dzisiaj, jakim jest bezpieczne niebo nad Polską, żeby ten zły czas jak najszybciej zakończyć. Jednak fakt, że ta instalacja antyrakietowa powstałaby w Polsce,
zwiększa równocześnie pewną ilość ryzyk i zagrożeń także dla strony Polski. Dlatego trzeba wrócić bezdyskusyjnie do poważnej polityki. No i proszę Państwa, tak to właśnie wyglądało. Ludzie mądrzeją. Poza tym Donald Tusk mówił wcześniej, wtedy Putin jeszcze nie był szalony. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiaj. Jutro widzimy się w Specjalistach od wszystkiego. I proszę nie panikować, zachowajmy spokój, a wszystko będzie dobrze.